jak pomyślałam sobie o tym, że mam mówić do was, którzy jesteście tutaj cali przepojeni muzyką, stwierdziłam, że trzeba by zacząć od tego, od muzyki w dzienniczku. I słuchajcie, jak tak zaczęłam sobie szukać tego, kiedy siostra Faustyna mówi o śpiewie, o muzyce w dzienniczku, to się zadziwiłam, bo jakoś w mojej głowie został tylko jeden cytat. Natomiast okazuje się, że tych cytatów o muzyce, o śpiewie jest naprawdę sporawo. I taki ten cytat, który najbardziej zawsze mnie ujmował i który został w moim sercu, odkąd go przeczytałam, to są słowa, które ona zapisała w ostatnim roku swojego życia. Bardzo niezwykłe doświadczenie. To jest czas, kiedy ona już bardzo cierpi. Wiecie, że ona umiera na gruźlicę, która nie jest chorobą taką, to nie jest katarek, to nie jest coś, że nagle po prostu umierasz i nawet nie wiesz na co. To jest coś, co stopniowo wszystko w tobie obumiera. Są pewne takie opisy, jak ona musiała cierpieć, mając gruźlicę przewodu pokarmowego i płuc. I opisy mówiące, że jak połykała coś, to musiało to... Czuła, jakby połkała gwoździe. Od tego typu doświadczenia miała już wtedy. Nie? Dziewczyna bardzo cierpi, jest bardzo słaba. Ma zaledwie 32 lata na tym odcinku, o którym teraz mówię. I pisze któregoś dnia tak. Dziś nie mogłam nawet pójść na mszę świętą, ani do komunii świętej. A wśród cierpień duszy i ciała powtarzałam sobie, stań się wola Pana. Wiem, że hojność Twoja jest niedościgniona. Wtem usłyszałam śpiew anioła, który wyśpiewał całe moje życie. Wszystko, co w sobie zawarło. Zdziwiłam się, ale i umocniłam. Usłyszałam śpiew anioła, który wyśpiewał całe moje życie. Jakby tak anioł dzisiaj miał wyśpiewać twoje życie, jaka to by była melodia? Czy to byłyby dźwięki, które zachwyciłyby wszystkich tutaj zebranych i aniołów w niebie? Jakie musiało być życie siostry Faustyny, że anioł wyśpiewał je? Co musiało być w tym życiu takiego zachwycającego? Bo śpiewa się o czymś, co cię zachwyca, prawda? Nie śpiewasz o rzeczach, które są ci obojętne, które są mało pasjonujące. Śpiewasz o tym, co porusza cię do głębi, nie? Wszystko w tobie się rusza. Pieśni, które dotyczą tematów jakichś miałkich, jakichś nędznych, to... No dobra, pomijam tą całą popkulturę, czy tam jeszcze bardziej disco kulturę, gdzie tam w ogóle umpa, lala i haha. I to w ogóle rzeczywiście nie ma sensu, ale to, co nas naprawdę porusza i nie dlatego, że jest jakimś psychodelicznym rytmem, tylko dlatego, że ma w sobie tak jakąś kosmiczną głębię, to jest powiązanie słów z muzyką. Te słowa są niesamowitą harmonią z muzyką. Nie, ta muzyka wyraża całą głębię tych słów, jakiś... Muzyka pomaga wyrazić więcej niż słowa. Co musiało być w życiu tej prostej siostry, że sam anioł się potrudził, żeby zaśpiewać o jej życiu, żeby wyśpiewać jej życie. Wszystko, co tam było. Jakby każda minuta tego życia była fascynująca dla anioła. Że anioła może zachwycać coś w człowieku. To jest... I zaraz dojdziemy do tego, co musiało być takiego fascynującego, zachwycającego w Faustynie, że anioł wyśpiewał jej życie. Ale najpierw zastanówmy się nad tym, jakie to życie było tak trochę faktograficznie, nie? Że zobaczcie, jest sobie prosta dziewczyna. Każdy z nas się może tutaj poczuć właśnie taki prosty. To nieważne, gdzie żeście się urodzili i co, o czym mówią wasze papiery, ukończenie różnych szkół. My się strasznie czasami staramy tak napompować i gdzieś tam dowartościować. I bardzo dobrze jest stanąć w takiej prostocie i pomyśleć o sobie, kurczę, ja jestem prosta dziewczyna, ja jestem prosty chłopak.
co ja mam do powiedzenia światu, znaczy co mam do dania światu. No mam niezwykłe skarby do dania światu, ale tak naprawdę jestem jakiś taki bardzo prosty i gdzieś tutaj się spotykam z Faustyną, nie? Że może gdzieś wielki świat się mną nie zachwyci, nigdy mnie nie pozna świat z ekranów telewizji czy billboardów jakichś. Ale po co mi to? Mi wystarczy, żeby anioł wyśpiewał moje życie. Tylko tyle chcę. I ta prosta dziewczyna, siostra Faustyna, czuje się wezwana do czegoś wielkiego. Nie? Ona w pewnym momencie w życiu odkrywa, że jej serce jest za duże, jej pragnienia i serca są zbyt wielkie, żeby się zadowolić czymś małym. I wtedy odkrywa powołanie do życia zakonnego. I idzie za Jezusem, idzie za tym powołaniem. I słuchajcie, dzieją się rzeczy niezwykłe, dlatego że sam Pan Jezus jakby wkracza w historię, potwierdzając jej, że tak, że chce ją w klasztorze, nie? Że to jest jej droga. I w momencie, kiedy staje przed tobą sam Bóg i mówi ci, chcę cię mieć na wyłączność, chcę cię do życia konsekrowanego, chcę mieć całe twoje serce, nie chcę, żeby jakiś mężczyzna stał pomiędzy nami, i nawet dokładnie jej mówi, słuchaj, jedź do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru, więc wydaje się, okej, jest bardzo w niej zakochany, bardzo mu na niej zależy. I ona jedzie do Warszawy i puka do drzwi jednego klasztoru, drugiego, trzeciego i tak sobie chodzi po całej Warszawie i nigdzie jej nie chcą. I tu zaczyna się taki charakterystyczny rys jakby poznawania Boga przez siostrę Faustynę. Ten Bóg, który jest miłością i my wiemy o tym, że ona nam mówi o Bogu, który jest miłością i miłosierdziem samym, to nie jest żaden banał, to nie jest prosta historia, to nie jest coś oczywistego, co w jednym zdaniu się zmieści albo szybko pojmiemy, się spotkamy teraz jakieś pół godzinki, okej, ja wam szybko powiem, wyjdziecie, okej, ja wiem już. Nic z tych rzeczy. To jest taka historia, że za każdym razem, kiedy mam o tym mówić, to nie wiem z którego zakątka tego oceanu zacząć, bo to jest taki ocean, taka przestrzeń. Więc spotyka tego Boga, który jest miłością samą. On mówi, chcę ciebie na wyłączność. Potem jedzie do tej Warszawy i nigdzie jej nie chcą. Ona idzie za tym, za jego słowami, prawda? Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru. Jezu, halo, czy ty sobie ze mnie robisz żarty? Nigdzie mnie nie chcą. Potem jest moment, kiedy ona już w końcu wstępuje do tego klasztoru, po wielu przejściach udaje się, jest w klasztorze i po dwóch tygodniach mówi, ej, chyba sobie ze mnie żarty robisz, bo to nie tak miało być, ja nie tak to sobie wyobrażałam, to nie jest to. I ona chce odejść, nie? Po tylu staraniach, tylu problemach, nie, ja to rzucam, bo to nie jest to. Pokusa, którą mamy dzisiaj bardzo często, nie? Że pierwsze rozczarowanie, rozwód. Pierwsze rozczarowanie, nie, zmieniam to, rzucam to, to nie ma sensu. No i Faustyna, 2 tygodnie w klasztorze, nie, ja to rzucam. Miało być inaczej. Znaczy ona sobie wyobrażała, że będzie inaczej, nie? Ile rzeczy my sobie w życiu wyobrażamy. I cały czas gdzieś w takich kontrastach się to życie jej obraca. Zobaczcie, potem jest ona w nowicjacie, jednak zostaje, okej, bo Jezus jej mówi, słuchaj, sprawisz mi wielką przykrość, jak odejdziesz, ja cię tutaj chcę. Ona jest w nowicjacie, tutaj mamy nasze nowicjuszki też, błyszczą się ich białe welony. Nie zakrywajcie twarzy. I ona na etapie nowicjatu, taki bardzo początek życia zakonnego, kiedy wszystko jest tobie jeszcze takie świeże, wrażliwe też bardzo i kształtuje się dopiero i to jest trudny etap, a Jezus, ten, który jest miłością, jakby chciał jej jeszcze dołożyć. Słuchajcie, ona wtedy najcięższe oczyszczenia przechodzi. Ciemna noc, po prostu widzę ciemność. Widzę ciemność wszędzie. Ciemność, nic nie widzę. Nic nie rozumiem, nic nie ma sensu. Bóg mnie nie kocha, Bóg mnie nie chce. Ona przez takie rzeczy przechodzi, mając lat, czekajcie, dobra, matematyka, 2-3, tak mniej więcej, 2-3. Bóg, który jest miłością, nie? I tak ją traktuje. I zobaczcie, nie powinno nas to dziwić, bo miłość Boga, którą my poznajemy z Ewangelii, to jest właśnie taka miłość, nie? Bóg staje się człowiekiem i rodzi się w żłobie. W warunkach po prostu totalnie niesanitarnych, niehumanitarnych, niegodnych.
totalnie trudnych. Ten Bóg wybiera jedną z nas, najpiękniejszą z kobiet, Miriam, i zaprasza ją do niezwykłej przygody miłości. Będziesz matką mojego syna, jedynego syna Boga. Czyli kocha ją po prostu ekstremalnie, nie? Ta jest najpiękniejsza, jedyna, ją wybieram. I on dopuszcza do tego, żeby ona musiała patrzeć na śmierć swojego jedynego syna. Ale nie taką śmierć, że umarł, nie? Tylko całą, ona wszystko widzi. Ona widzi biczowanie, ona widzi cierniem ukoronowanie. Ona stoi pod tym krzyżem, jak to ciało jego opada, więdnie wszystko, ta krew się z niego leje. Boże, co ona musiała przechodzić? Bóg, który jest miłością i miłosierdziem. Tak objawia swoją miłość i miłosierdzie. W nim nie ma banału, nie ma nic taniego w tej historii o miłości. I o takim Bogu Faustyna ma zadanie nam wszystkim przypomnieć. Bóg, który jest miłością i miłosierdziem i za ciebie oddał życie. On za ciebie oddał życie. I zaprasza cię do tego, pójdź za mną. Dzisiejsza Ewangelia nam powie o tym, miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Nie, że po prostu bądźcie dobrzy dla siebie, tak jak ja was umiłowałem. Oddawajcie za siebie nawzajem życie. Tak, takiej miłości chcę. I Faustyna przypomina nam o tym. Nie? Ona z perspektywy XX wieku, poznając Boga też tak bardzo ekstremalnie, bardzo intensywnie, w bardzo młodym wieku, ma nam przypomnieć o tym, że Bóg jest miłością. I o tym wszystkim nam mówi przede wszystkim Jego krzyż, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. To, co widzimy na tym obrazie. Wszystko to jest w tym obrazie. I ona, zobaczcie, to jest też niesamowite, że Pan Bóg nie mówi tak, słuchaj Faustyna, ja ci przekażę jakąś teorię, wiesz, słuchaj, weź notatnik, zapisz, ja ci przekażę, ty to potem jakoś upowszechnisz, nie? Będą drukować książki, ludzie będą wiedzieć. Ona najpierw go takiego poznaje, a on dopiero jej mówi, wysyłam cię do całego świata z moim miłosierdziem. Nasz Bóg nie jest Bogiem od teorii, Jemu nie zależy na tym, żebyśmy my coś tu mieli. Jemu zależy, żebyśmy mieli tu. I Faustyna całe swoje życie oddaje po to, żeby do nas to w końcu trafiło. Jak bardzo Bóg nas kocha. W prawdzie. W brutalnej prawdzie o tym, jak niczym jesteśmy. I jak wspaniali jesteśmy jednocześnie. Anioł wyśpiewał jej życie, bo zachwyciła anioła, czyli zachwyciła niebo, zachwyciła Boga swoim życiem. I Pan Jezus kilkakrotnie wyznaje na kartach dzienniczka nawet ten zachwyt Faustyną. I on się zdumiewa, skąd ona to ma, ale co to jest to coś, co ona ma? To jest przede wszystkim jej... Dobra, jest moment dla was, co to jest? Co to jest to coś, co ona ma? Pokorność. Okej. Okay. Tak. Słuchajcie, wszystko to jest prawda. Pokora, miłość, ale w słowie ufność się to nam najbardziej kumuluje i to jest jakby słowo klucz do zrozumienia całego orędzia miłosierdzia. I to jest wszystko, i miłość, i pokora w tym. Ufność, zaufanie. I zobaczcie, z tym zaufaniem u siostry Faustyny to jest tak, że ona nam bardzo jasno mówi, że zaufanie to jest po prostu pełnienie woli Bożej. Nie? Moje życie jest po to, żeby ciągle odkrywać, szukać, takie nieustanne szukanie, czego Bóg chce, nie? Gdzie jest Jego marzenie miłości wobec mnie, co On wymyślił, co On skomponował.
Bóg to jest taki wspaniały kompozytor, który napisał niesamowity utwór, niezwykły utwór, w którym ty masz swoją linię melodyczną, nie? To twój głos jest tam zapisany. Czy ten instrument, na którym masz grać, to jest tam zapisany. I są tam zapisane wszystkie nasze głosy. I w momencie, kiedy zaczynamy grać, ale każdy naprawdę swoją linię melodyczną, swój głos śpiewać, zgodnie z tym, co on zaplanował, słuchajcie, w świecie pojawia się tak cudowna harmonia, że wiesz, że to już jest niebo, że to już jest po drugiej stronie. To, o czym mówi Apokalipsa dzisiaj. Oto czynię wszystko nowe. Na ziemi jest straszny dyzonans. Nie ma tej harmonii, którą Pan Bóg przewidział. On zaplanował cudowny utwór, ale wśród nas jest niesamowicie dużo indywidualistów i to jest straszna pokusa każdego z nas, żeby zrobić po swojemu, nie zaśpiewać po swojemu. Na tych warsztatach widzicie dobrze, albo już żeście tego doświadczyli, albo już tak, że jesteście wyćwiczeni, że tego nie doświadczacie, że jak ja zaczynam coś po swojemu, to psuje się całość, nie? To już całość i niektórzy słyszą już wtedy tylko ten mój fałszywy dźwięk. Nie? Cała reszta może śpiewać dokładnie tak, jak zaplanował kompozytor, ale ja sobie wymyśliłem, że nie ja pójdę w innym rytmie i pada całość. Znaczy, jak często my myślimy o tym, że my jesteśmy naprawdę tym ciałem Chrystusa i wszystko tutaj ma swój sens, to, że ty jesteś taki, a nie inny, że masz taką, a nie inną historię życia, takich rodziców, taki wygląd, takie zdolności, a innych nie masz, to wszystko ma sens. To się tak zasklepia idealnie z tym, co ktoś inny ma lub nie ma. I jakbyś tak popłynął tą swoją ścieżką, byłoby cudownie. Byłoby niebo. Gdyby ten twój kolega, koleżanka, brat, siostra, mama, dziadkowie i tam wszyscy, którzy ileś tam wieków żyli przed nami, żeby oni też popłynęli tym swoim nurtem, to by było cudownie, to by było niebo. No ale coś czujemy, że tego nie ma, nieba jakoś nie za bardzo, to niebo nie za bardzo jest, nie? Że coś jednak mamy, jakieś zgrzyty w tym świecie naszym. I kompozytor, co robi kompozytor? Jak reaguje kompozytor na to? Zniechęca się, rzuca nutami, wychodzi z sali. Nie chcę takiego zespołu. Wiecie, dla mnie najbardziej, jedną z najbardziej zachwycających rzeczy jest, jak zaczęłam odkrywać słabość Kościoła, słabość ludzi Kościoła. Na początku myślałam, że to inni są słabi, nie? Teraz już wiem, że ja się do nich też zaliczam. Ale wiecie, no, słabości innych łatwiej zobaczyć najpierw, więc gdzieś tam najpierw widziałam te słabości innych i mnie to jakoś bolało. Nie mówię, zaraz, no Kościół powinien być święty, powinien być idealny, no to o Jezusie Chrystusie tutaj mówimy, nie? Ale tak nie jest, nie? I im głębiej wchodzisz w życie Kościoła, tym bardziej to widzisz, że tak nie jest. Tu jest pełno grzeszników. I jedna z najbardziej zachwycających cech Boga, którą odkrywam w tym, to jest to, że On nadal stoi na tej scenie. Nadal ma tą batutę w ręce i nadal, tak jak Paweł, jak tu weszłam, nie mówił, tu podciąga chłopaków, nie? Mówię, słuchajcie, dacie radę, wy musicie tutaj. Ktoś inny by się zniechęcił, by powiedział, nie, ja jestem artysta, ja z takimi nie pracuję. A on, dacie radę, nie? I to jest zachwycające w naszym Bogu, że On, zobaczcie, z nikogo nie rezygnuje. Że On ciągle stoi tutaj, jak ten dyrygent, się poci i wysila, nie? I nawet jest gotowy, słuchajcie, pisać nowe nuty, bo widzi, że te są za trudne na przykład dla tego zespołu, nie? Słuchajcie, to ja coś pozmieniam, wyjmuję te wszystkie bemole, krzyżyki, tą dziwną rytmikę, nie umieścicie tego teraz, dobra, ja to zabieram. Będzie do, re, mi, słuchajcie, powtarzamy, do, re, mi. Nie idzie wam, dobra, to będzie do. Tam CCC, nie? I niech będzie. No. I to jest nasz Bóg, nie? Że zachwycający jest w tym, że się nie zniechęca. Franciszek o tym powtarza i no, znamy ten jego cytat, że on się nigdy nie zniechęca, on się nigdy nie męczy przebaczaniem, nie? Nigdy się na nas nie będzie gniewał, że kurczę, znowu ci nie wyszło. Że mam ciebie dość. My siebie mamy nawzajem dość, my siebie mamy dość. To najbardziej, największy problem mamy z tym, żeby siebie pokochać i przyjąć te wszystkie swoje słabości. To, że znowu mi nie wyszło.
A on nie ma dość, nie? On się nie zniechęca, on ciągle wierzy, on ciągle ci kibicuje. To jest też taki fragment z Dzienniczka Cudowny, kiedy Jezus mówi siostrze Faustynie: o, pasuje teraz, jesteś na wielkiej scenie i całe niebo się tobie przygląda. Walcz jak rycerz, abym mógł cię nagrodzić. Coś dla panów. Bądźcie rycerzami, panowie. Potrzebujemy, żebyście byli rycerzami. Naprawdę. Wtedy my możemy być księżniczkami. Walcz jak rycerz. I te księżniczki też muszą być mężne. Tutaj to nie jest tak, że panowie tylko walczą. My też musimy po kobiecemu walczyć o różne rzeczy. No, o swoje serce przede wszystkim, żeby było wierne miłości jednej. No właśnie, ta perspektywa życia na scenie, nie? Że nie ma rzeczy ukrytych, że ciągle ktoś na nas patrzy, ale to nie jest takie patrzenie, żeby znaleźć twoje błędy, żeby właśnie ci to wszystko gdzieś zanotować, potem wyliczyć na sądzie ostatecznym. Nie? Bo to taki obraz gdzieś też funkcjonuje w ludziach, że taki jest Bóg. Nie, nie, nie. To jest to właśnie, co ten dyrygent na scenie, wiesz, dasz radę, nie? Ja ci pomogę. Patrz na mnie, dobra? Jesteśmy w kontakcie, prawda? I ja ci pokażę jak. Ja ci pokażę jak to zagrać. Ja ci pokażę jak to zaśpiewać. Nie? Tylko zechciej wejść w ogóle w tą propozycję moją, nie? Czyli zaufanie, pełnij moją wolę. Rób tak, jak ja ci proponuję. Nie? To jest naprawdę najlepsze. I Faustyna zachwyca niebo swoim zaufaniem. Zachwyca. Ja myślę, że główny motyw tej pieśni anioła, który wyśpiewał jej życie, był właśnie o tym, jak ta dziewczyna mu zaufała. Jezu, ufam tobie. Odpowiedź na miłość. Nie? Poznajemy miłość, patrzymy na Jezusa od stóp do głów, się mówi, ale w zasadzie od głów do stóp, nie? Gdzieś tak od oczu raczej zaczynamy, od spojrzenia i idziemy coraz niżej, niżej, poznajemy Jego miłosierdzie. I na końcu On prosi, odpowiedz. Niech moja miłość się doczeka odpowiedzi. Nie pozwól, żeby ta moja miłość była po raz kolejny odrzucona. Odpowiedz na moją miłość, proszę cię. Odpowiedz, ufam tobie. I wiecie, co mnie najbardziej w tym zdumiewa? Że on wcale tego nie potrzebuje, a robi to dla nas. Jemu na nic jest potrzebne nasze zaufanie. On jest cały szczęściem, cały pełnią i na nic mu nasza reakcja lub brak reakcji. Jemu to niepotrzebne. Ale nam to jest potrzebne. I on się ciągle na nowo upokarza, schodzi do naszego parteru albo do piwnic, nawet jak gdzieś zejdziemy tam gdzieś do fundamentów budynku i tam się zaszyjemy gdzieś w ciemnym kącie, gdzie szczury po prostu buszują. Bo czasami takie doświadczenia mamy w życiu. Nie? Tak się pogrążamy sami. Tak nas grzech sprowadza po prostu w takie ciemności, w taki smród. Ale on tam schodzi i mówi, proszę cię, pozwól mi wyciągnąć cię stąd. Ja ci zaśpiewam tą melodię, nie powtarzaj za mną, powtarzaj za mną. I coraz więcej światła i wychodzicie i na powierzchnię, nie? I jest pierwsze piętro, drugie piętro, dziesiąte piętro. Ja miałam czasami takie sny, że ta winda tak jedzie i się nie zatrzymuje. Boże, to już dawno po 10 piętrze, ona jeszcze jedzie. Ale to były akurat horrory jakieś, bo gdzie to się skończy w ogóle? No teraz może bym inaczej na to spojrzała, kiedyś się bałam. Zaufanie. I jest też druga odpowiedź, o którą Jezus prosi. Nawet mocniej muszę powiedzieć. I ja miałam z tym długo duży problem, słuchajcie, bo Jezus mówi, żądam od ciebie uczynków miłosierdzia. Moja miłość miłosierna, ja jestem miłością miłosierną i to, co dzisiejsza Ewangelia mówi, daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Przykazanie. Daję wam przykazanie. To nie jest please. Kochajcie się. Daję wam przykazanie. To jest wymóg mojej miłości. To jest droga, którą
macie iść. Rozumiecie? Ja nie zgadzam się na inną opcję, bo inna opcja będzie zabijaniem. Jak nie kochasz, to zabijasz. Nie? Jak nie rodzisz, to zabierasz życie. Nie ma. Znowu papież Franciszek nie tak mocno powiedział na początku pontyfikatu, jak się nie modlisz do Boga, to się modlisz do diabła. Nie ma opcji pośrodku, nie ma jakiegoś takiego soft przejścia, gdzieś tam prześlizgnę się jakoś, trochę tu i... Nie ma. Bądź zimny albo gorący, inaczej cię wypluje. Żądam od was uczynków miłosierdzia. Macie być miłosierni. Jeżeli w ogóle wchodzicie ze mną w ten układ miłości, nie? Wchodzimy w relacje, chcecie pójść za mną, chcecie tej przygody, która się zakończy śpiewem anioła o waszym życiu, macie być miłosierni. To jest przykazanie. My jesteśmy, słuchajcie, bardzo wrażliwi na tym punkcie dzisiaj, nie? Że ktoś nam coś każe. Ty mi nie każ, ty mnie poproś. I Jezus mówi, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałam. Czyli oddawajcie jedni za drugich, oddawajcie życie. Do takiej miłości was powołałem. Wy naprawdę potraficie tak kochać? Jest w was ten potencjał? Naprawdę? Naprawdę potrafisz? Dasz radę? Jezu, sorry, ale ja tego nie czuję. Ja nie czuję, żebym ja dał radę. Po prostu próbuję, nie daję rady. Dasz radę, bo ja jestem z tobą. Słowa, które w dzienniczku się powtarzają najczęściej. Jestem z tobą. Jestem z tobą. Jestem z tobą. Jest takie wydarzenie z życia siostry Faustyny. Taka mała ilustracja tego, co się dzieje z człowiekiem, który naprawdę uwierzył w to, jestem z tobą. Siostra Faustyna wraca po nocnej modlitwie, po adoracji, wraca do swojej celi i jest, rzecz się dzieje na korytarzu klasztornym. Podejrzewam, że to musiał być jakiś taki duży klasztorny korytarz. Właśnie nie pamiętam, czy to się działo w Krakowie, ta scena. W tej chwili nie będę pamiętać, chyba że szybko to znajdę. O, okej, okay, znalazłam. Boże, ja pamiętam jakiś numerek, to jest niesamowite. 320. Gdzie to się dzieje? Czy to jest Kraków? Gdzie tutaj nie wspomina, jakie to jest miejsce? Dobra, tutaj akurat o tym nie mówi, więc musiałabym poszukać gdzieś dalej. To jest 34 rok. I... jest w klasztorze, wraca wieczorem do celi. Wyobraźcie sobie ciemny korytarz klasztorny, noc. I taka, prawda, leciutka, chudziutka, malutka niewiasta, 1,60 m, prawda. Niewiele tutaj gdziekolwiek w pasie czy gdziekolwiek. Takie chucherko idzie sobie korytarzem zakonnym w nocy. I nagle widzi, że w jej stronę pędzi stado dzikich psów. Takich wściekłych psów. W klasztorze, na korytarzu. I w takich chwilach się wiele nie myśli. Po prostu nie myślisz logicznie, że ej, no skąd się wzięły psy w klasztorze. Więc po prostu krzyczysz i uciekasz, nie? Reakcja niewiasty. No panowie, myślę, że może by tam się postawili trochę, ale my raczej uciekamy. Nie? Ale Faustyna nie. Słuchajcie, stoi w miejscu, niewzruszona i słyszy, że te psy mówią. I bardzo szybko rozumie, że to nie są psy, tylko to są demony, które widzi w postaci psów, bo demon może przybierać różne postacie i ona go widziała w różnych postaciach. Czasami był taki ciężki, czarny kot, który gdzieś tam czuła, że na nogach jej leży, nie jak w nocy się budziła czy coś. No różne chwyty stosował, żeby ją zastraszyć. No i tutaj chyba najbardziej przerażający dla mnie obrazek. Te psy wściekłe biegną i ona słyszy, rozszarpiemy cię na kawałki. Rozszarpiemy cię na kawałki, bo tej nocy nam zabrałaś tyle dusz. My żeśmy się tak trudzili, żeby w ogóle ich zdobyć, nie? A ty idziesz sobie na jedną adorację. I po prostu po robocie, nie? Popsuła wszystko. Rozszarpiemy cię na kawałki. Tak cię nienawidzimy. I ona stoi i mówi mniej więcej tak. Jeżeli to jest wola Pana Boga, no to mnie rozszarpiecie. I wtedy usłyszała kolejny krzyk demonów.
uciekajmy stąd. Bo ona nie jest sama. To chucherko samo z siebie by nie wpadło na coś takiego, żeby się postawić demonom, nie? Wściekłym demonom, które grożą, że cię rozszarpią, nie? Uciekajmy, bo ona nie jest sama. Wszechmocny z nią jest. I ona ma moc, żeby się przeciwstawić tym demonom tylko dlatego, że właśnie to wie. To jest sekret mojej duszy, ja to wiem. On mi tyle razy to powtórzył, że wreszcie to zakodowałam sobie i tu jestem z tobą. Jestem z tobą. Zawsze. Nie lękaj się. Czego ty się boisz? Ja jestem z tobą. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Dzisiaj usłyszymy to w Dziejach Apostolskich. Jeżeli zdecydujemy się pójść za Jezusem, to będzie właśnie tak. Będzie walka, będzie wojna, będzie zaskoczenie za zaskoczeniem. Siostra Faustyna bardzo często zaczyna opis czegoś w swoim dzienniczku od słowa nagle. To jest kobieta, która jest nieustannie zaskakiwana. I pozytywnym czymś, czyli Bożą miłością, ciągle ją to zadziwia. I mówi wręcz, że to się nigdy nie skończy, to nasze zadziwienie. Jeżeli jeszcze się nie zadziwiamy, to znaczy, że się jeszcze nie zaczęło, ale kiedyś się zacznie i co jest najwspanialsze, to się nigdy nie skończy. Obyśmy wszyscy dotarli do nieba i w niebie nie ma nic z nudy. Totalne, znowu odkłamujemy, nie? Odkłamujemy, bo jest tyle kłamstw związanych z niebem, gdzieś funkcjonują w naszej kulturze, że tam są wieczne różańce i nowenny. I no, może być fascynujący różaniec, nie zależy jeszcze jaką kto ma duchowość, ale no, to jest jakaś forma, która nam pomaga albo nie. Wielu ludziom pomaga, ale niebo jest fascynujące, jest przygodą, jest wielką przygodą życia z Bogiem. I Faustyna mówi, że w niebie jesteśmy ciągle zaskakiwani miłością, że już nam się wydaje, że żeśmy odkryli, że już rozumiemy, że aha, to jest miłość. Jejku, jaka cudowna jest ta miłość. Już to mam. Jest. I nagle znowu Pan Bóg coś przed nami odkrywa i ty mówisz, o rany, to jest więcej? Jest więcej niż to? Przecież... I to jest niebo, nie? Ciągle takie... Znaczy, dobra, ja to sobie tak wyobrażam, nie przez moją emocjonalność, ale... I właśnie, i dzisiaj znowu Apokalipsa, dzisiaj są tak cudowne czytania. Apokalipsa mówi o tym niebie nowym, nowej ziemi. I co jest właśnie najcudowniejsze w niebie, o co chodzi w niebie. I będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę. A śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, krzyku, trudu. Oto czynię wszystko nowe. I będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. To się zaczyna już tu. Najpotężniejsze zaproszenie Jezusa, które kieruje do nas poprzez siostrę Faustynę, to jest to. Wyszłam z kadru. Chcecie mieć blisko. Podejdź blisko. Słuchajcie, on się przedstawia nam przez ten obraz takim prostym. Ta biała szata, boso. W kościele u Dominikanów na Służewiu w Warszawie jest bardzo pięknie umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego. On jest na ziemi postawiony, nie? On jakby ta posadzka, która jest namalowana, wchodzi w tą posadzkę, na której ty stoisz. I ten Jezus stoi na twoim poziomie. Ej, to jest w ogóle... Bóg jest na moim poziomie. On zszedł tak nisko. Tej piwnicy do... I stoi na moim poziomie, boso, w tej białej szacie i mówi, chcecie mieć blisko. I znowu możemy wrócić do tego, co już mówiłam. To nie jest tak, że On tego potrzebuje, to my tego potrzebujemy. Ale On robi wszystko, żeby nam to dać, żeby nas przyciągnąć. Nie dlatego, że Jemu czegoś brakuje, ale nam czegoś brakuje. I niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. W św.
święty Augustyn. O miłości. Dlaczego ciebie tak późno poznałem? Wiecie, ja myślę, że pod koniec życia to będziemy najbardziej żałować tego, każdej minuty, którą spędziliśmy bez Niego. Wiecie, Jezus się też siostrze Faustynie skarży. Skarży jej się na to, że właśnie jest taką miłością odrzuconą. Że nawet jeżeli my jesteśmy praktykujący, wierzący praktykujący, idziemy w niedzielę na mszę świętą, przyjmujemy Go w Komunii Świętej, to bardzo często my Go traktujemy jak martwe ciało. Martwy przedmiot. I nie tylko Jego tak traktujemy. Siebie nawzajem tak traktujemy, jak przedmioty. Ostatnio rozmawiałam z moimi siostrami o tym. Nie? Zobaczcie, co się dzieje z naszym językiem. Mówimy zasoby ludzkie. Nie? Są zasoby cukru, wody. Ale nie ma... Jak to zasoby ludzkie? No bo jakość życia. Może być lepsza, gorsza? Jak to? To jak jest gorsza jakość, to co? To usuwamy, tak? A jednocześnie mówimy psychologia zwierząt, prawa zwierząt. Coś się nie tak dzieje, słuchajcie, z nami dzisiaj. I to wszystko, co Faustyna przekazuje, co Jezus przekazuje nam przez Faustynę, jest taką naprawdę odtrutką na dzisiejsze czasy, na wiele rzeczy, które jest zakłamanych dzisiaj. Też na te wszystkie przestrzenie, które są głodem w nas dzisiaj. Głód miłości, głód relacji. O tym wszystkim mówi Jezus, nie? Te wszystkie miejsca chce w nas leczyć. I pokazuje jak, nie? Pokazuje jak do tego dojść. Jak wyleczyć twoją samotność. Jak wyleczyć twój egoizm, który cię zabija. On to wszystko pokazuje. Jak wyleczyć egoizm? Oddawaj życie za innych, nie? I pozornie będziesz umierał, ale nie, no, tak naprawdę będziesz wchodził w życie. W takie przestrzenie, których jeszcze nie znasz. Przestrzenie, gdzie twoje ego nie jest w centrum. Jakie to jest cudowne. Wreszcie ktoś sensowny jest w centrum, Jezus. Zaufaj mi. Bądź miłosierny dla braci. Chodź za mną. Pokażę ci, jak to się robi. Nie bój się, jestem z tobą. To jest taka esencja tego wszystkiego, nie? Co Jezus przekazuje nam przez Faustynę. Postarałam się zrobić wam taką pigułkę, nie? W tym czasie, który jest nam dany. I ta pigułka jest niesamowicie, no właśnie, tu jest strasznie dużo tego. Ja zdaję sobie sprawę, że wam przyładowałam taką dawką, że teraz pewnie nie będziecie mieli siły śpiewać. I będziecie spać na kolejnej próbie. Tak, ale bardzo proszę Ducha Świętego, aby gdzieś te treści w nas osadzał, nie? Żeby to gdzieś w nas padało na żyzną glebę i nawet jeżeli wiecie, wyjdziecie stąd i tak naprawdę powiecie, ej, o czym ta siostra mówiła, bo ja już w ogóle nie czaję, nie uleciało, weszło, wyszło. To na pewno w was jakoś zostało, nie? To we mnie zostało, ja będę pamiętać o tym, co powiedziałam, przynajmniej jakoś coś, nie coś. I was to jakoś też będzie pracowało, nie? Jezus daje nam słowo, to jest niesamowite, to w Ewangelii jest powiedziane, nie? Że spodobało się Panu Bogu zbawić nas przez głupstwo słowa. My tak sobie mówimy, niby nic się nie dzieje, wy słuchacie albo nie, ja tutaj się ruszam i coś wychodzą ze mnie dźwięki. Czy to ma sens? Wierzę bardzo, że to ma sens. Bardzo wierzę, że ma sens. Kiedyś sobie wypisałam na pierwszej stronie dzienniczka takie słowa, żebym się nie poddawała i wiedziała, że to ma sens. Jezus mówił siostrze Faustynie o tym, żeby głosiła miłosierdzie dla pocieszenia dusz i dla dodania odwagi, by zbliżali się do Boga. Głoś, mów, wszędzie, gdzie tylko. Ostatnio na 22, co ksiądz powiedział, nie? Idziesz ulicą i zagadaj kogoś. No, chcesz pogadać o Chrystusie? No zaryzykuj, nie? Może ten człowiek akurat ma taki głód Boga, nie? I może akurat zechce z tobą porozmawiać o tym Chrystusie. Głoś miłosierdzie dla pocieszenia dusz. Jest tyle ludzi smutnych. Pocieszaj ich. Ale nie tanim jakimś tekstem. Będzie dobrze, tylko mówiąc im o krzyżu i zmartwychwstaniu. Ej, jest Wielki Piątek, ale z tego wychodzi niedziela zmartwychwstania. I dodawaj odwagi, by zbliżali się do Boga. Dodawaj odwagi, by zbliżali się do Boga. Najpierw On poprzez te nasze spotkanie dodaje odwagi nam,
żebyśmy my mieli odwagę zbliżyć się do Niego, a potem będzie nas posyłał. Idź do moich dzieci powiedzieć im, jak bardzo ich kocham. Dziękuję.